Cześć tu! Oluś? I tatuś! Siemanko, dzisiaj... Niezłe otwieranko! I ratiksianko, unboxing, kolejne pudełko, mała poprawka z poprzedniego odcinka, tu nie ma 25 sztuk, tylko jest 24. Dzisiaj otworzymy to, te cztery opaki, może część otworzymy, a część może zostawimy na konkurs, bo w ostatnim odcinku z Piratixu serii drugiej będzie konkurs, będzie dużo nagród do wygrania, wszystko dowiecie się w ostatnim odcinku. Ja otworzę pudełko. Olek otwiera pudełeczko, tu mamy z poprzedniej, mam nadzieję, że trafi się jak najmniej powtórek z poprzedniego odcinka. Do tej pory trafiła nam się jedna powtóreczka i mam nadzieję, że dzisiaj trafimy ultra rzadkiego. Ale zanim zaczniemy, to zostawcie, co Olusiu? Łapki w górę. Subskrypcję i... dzwoneczek. I pamiętajcie, wbijajcie wszystkie Piratixy i zestawy z nowej serii drugiej są na Best Toys. Wchodzicie na www.best-toys.com.pl i tam wszystko możecie zakupić. Linki są w opisie. Olek, rozwaliłeś tu moje ułożone. Olek pierwszego otwiera. Pierwszy to nie jest powtóreczka. Nie jest powtóreczka, taka łasica, nie wiem. Łasica taka. Chyba ta łasica, zobaczcie, on tak wygląda, tak się prezentuje. Druga to też nie jest powtóreczka. Druga nie jest powtóreczka i to jest baranek. Baranek, baranie, drugi, tak się prezentuje. Ale poczekaj chwileczkę, poczekaj, Olusiu. Trzecia to jest powtóreczka, czy w drugim kolorze? W drugim kolorze, poczekaj, musimy ją zweryfikować. Poczekaj, gdzie on tu jest, bo tu nam poprzewracałeś, tu jest. W tym samym kolorze mamy drugą powtórę, czyli będzie szło na konkursik. Czyli powtóreczka, druga powtóreczka jak na razie. Lecimy dalej i uwaga! Nie, ale to w drugim kolorze. To jest pingwinek, mieliśmy go w żółtym. Mamy teraz w niebieskim. Poczekaj, Olusiu. Dobra, mamy te powtóreczki w dwóch kolorach. W sensie nie powtóreczki, tylko nie powtóreczka. Pingwinik. Lecimy dalej. Olusiu, Ponczusiu, co tam masz następnego? Nie wiem, co to jest. O, to może to jest łasica bardziej. Nie, to jest szczur. Moim zdaniem to jest szczur. Jak wy myślicie, napiszcie, na społeczności jest post, bo pewnie tutaj pod filmem nie ma komentarzy, ale na społeczności jest post i tam możecie pisać. Mamy, a poczekaj chwilę, poczekaj, bo my go już mieliśmy, ale w drugim kolorze, proszę, tutaj jest żółty wcześniej, mamy teraz niebieski. Kolejna paczka, Olusiu, nie po dwie, po jednej otwieraj, tak? I mam nadzieję, mamy węże. O, ostatnio nie widzieliśmy, zapomniałem jak się. A to przecież kobra, czyli kolejna powtóra. Ale fajne jajo. Kolejna powtóra na konkurs. Zbiera się coraz więcej. Pokaż jajo, ty zaprezentuj, ja to już cofnę. Ale fajne jajo. Ekstra. Superaski to jest ten Piratix. Musimy w ogóle w ostatnim odcinku. Poczekaj chwilę, Kolusiu. Musimy w ogóle w ostatnim odcinku pogrupować je na drużyny. Zobaczymy, ile nam będzie jeszcze brakowało. Jeszcze dojdą nam jeszcze z pojazdów, które też są fantastyczne, wyrzutnie, jeżeli dobrze kojarzę. Ale to chyba w ostatnim odcinku, a w następnym odcinku wiesz, co nagramy? Co? Wielki zestaw statek. Jeden z większych zestawów, znaczy największych do tej pory zestawów Piratix, dwóch w sumie serii. Zapowiada się zacnie, więc czekajcie na trzeci odcineczek. Dawaj, Olusiu, następne. I uwaga, i czyżby to jest? Kapitan! Ale czy to jest ultra, nie, ultra rzadki, to ja, jest... Kapitan! Kapitan! No ja zobaczę, dobra, ty zobacz, ale nie przewracaj, ja pokażę w tym czasie, daj. Daj, kochanie, daj, pokażę. To? Możesz dać mamy mu, pokażę. Mamy wszystkich z tej drużyny. No dobrze, ale daj mi go pokazać. Z jakiej to jest drużyny? Nie, co ty robisz? W której drużyny to jest? Tej, mamy wszystkich. To jest tej? Kapitan Gold Star. Proszę bardzo, mamy drugiego złotego. Poczekaj, Olek, dobra, bo pokażę jeszcze. Mamy drugiego złotego, ten. I jeszcze poczekaj, poczekaj. Kolorze. I mamy tego. Mamy już dwóch kapitanów. Zacnie wyglądają. Czekamy na następnych. I mam nadzieję, że ultra tak, w drugim kolorze. I to, co się głowiliśmy, tu jego broń jest róg, że tak powiem. Zobaczcie, wyciągany. Jest super. Ulotosko i kolejna pacucha. I w niej, uwaga. Świnka. Nie mieliśmy do tej pory. I zobaczcie, co ma.
Widziałeś, jaką ma broń? Kawałek uda świnki. Mincho z kością. Czyli zjadł swojego ziomala i napitala kością kolegi. No nie, no te piraty to są naprawdę, ci powiem, łobuziaki. Co ty myślisz o tym? Że łobuziaki, czy nie? Dobra, jadę dalej. Kolejna... To jest powtóra. Ale nie, w tym kolorze mamy piniatę, a nie. W tym samym kolorze, czyli kolejna powtóra na konkursik. A jeszcze powiem wam szczerze, będą też rzeczy, które nie otworzymy na konkurs. Ale poczekaj, czemu się krzywdzisz teraz? Nie zabieram ci paczki, tylko wstrzymuję, żeby spokojnie każdą opowiedzieć. Nigdzie się na mnie śpieszę, Olusiu, przypominam. Uwaga! I teraz kolejna paczuka. O, Olek obrywa w nowy sposób, każdy róg. I czyżby tam było coś fajnego? No już może wyciągnąć chyba, młody padawanie. Na śniadanie, młody padawanie. To na pewno powtórka nie jest, więc fajnie się trafiło. A co to może być? To taka gruba łasica, taka gruba łasica, gruba łasica. Zobaczcie. Tak się prezentuje. Okej. I co teraz, Olusiu? To chyba krawatki. O, tak myślisz? Nie, nie myślę tak. Nie. Ale myśl... jest powtórka. Powtóra mamy w tym samym kolorze, czyli kolejny piratik z do... To teraz zajmam, ja otwieram. Do konkursu. Pamiętajcie, wszystko można kupić gdzie, Olusiu? Na best.www. Nie, 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 Best Toys. A strona jest www. Naucz się. Kropka. Best Toys. Best. Poczekaj. Nie, nie, hej. No best. Myślnik. Toys.com.pl. Okej, okay, dlatego chcę się nauczyć. Dobra, co trafiłeś tym razem? Znaczy mamy, nie, poczekaj, ale nie wiem czy w tym kolorze, poczekaj. Nie w tym. Poczekaj, nie. Poczekaj, Olusiu. Poczekaj. Nie, czy tak umiem. A mamy, ale w drugim kolorze, czyli nie powtóreczka, nie leci do konkursiku. Okej, okay. Jadę dalej. Jest! Jest, mamy go, tak! Ultra rzadki kamion, ja cię, ale gacie, naleźcie kolejny farciorik. I to wszystko dzięki Bestoys. Ale ładnie. Zobaczcie, ja jeszcze wam pokażę, ale super ma bolety, taką przezroczystą, wtedy były złote. Zobaczcie, to jest ultra rzadki shark, czyli rekin. Poczekaj kochanie, tylko nie otwieraj teraz. I on, zobaczy, nie wiem czy widzicie, jest lekko przezroczysty, jest błękitnego koloru, ma złotą czapę i jest królem lulem Piratixów serii drugiej. I jeszcze zobaczcie, jaką ma pelerynę, jak flaga na statku pirackim. Piratix, okej, jest super gość, ale super, piona. Cieszę się, że się udało. Ja też, bo myślałem, bałem się, że możemy nie mieć tym razem ultra rzadkiego, ale mamy. I co teraz? To jest powtórka Uga Buga. Uga Buga, tak jest, już go mieliśmy w poprzednim odcinku, więc zobaczcie, tak one się prezentują. Jedziemy dalej. Poznam, jaki to. Okej. Okay. Jaki to, Olusiu, Ponczusiu? Mówię wam, że to jest ten. Który ten? Ten? Taszek? Olek mówi, że to ten. Zobaczymy i uwaga. Oj, nie trafił, ale to za to trafiłeś powtórę, czyli leci do konkursu. Poczekaj. Mamy to już w identycznym kolorze, czyli powtóra na konkursik. Tego nie zgadna? Ja nie zgadnę. Coś okrągłego, plastikowego. A ile nam zostało jeszcze? Jest taki jakiś patyk, taki okrągły, plastikowy. Patyk okrągły, może drugi super ultra rzadki. Już nie, nam... to nie jest to. No to pokażę. Mi się wydaje, że to jest... Znowuż pingwin? No zobaczymy. Uwaga! Ale czaderski! No może lepszy nie. Jest! A co to jest? A nie, co to skutuj. Jest? Skalamarnica. Skalamarnica. Ośmiornica! Skalmar! No, to jest Skalmar! Skalmar!
Tak to jak... nie jest ośmiornica, to jest skala marnica. Nie, dla mnie i tak jest lepszy ten, ale ten jest naprawdę czaderski. I dla mnie trzeci, poczekaj, jeszcze pokażę, poczekaj, poczekaj. Olek. Dla mnie jeszcze superowski jest ten. Ten. I ten, czyli takie krystaliczne jakby. Okej, okay. Jadę dalej, najlepsze dwa. To jest. Dobra, to już podejrzałeś pewnie. Nie, nie widziałem. Widziałeś, widziałeś, no. Gaduję, że to jest ten. Dobra, to znowuż... Albo ten, albo nie ten. Czyli fugu, albo kucharz. Zobaczymy, czy to kucharz, czy nie kucharz. Miał taką czapkę. Uwaga! Yes! Kucharz, czyli podejrzałeś i to w tym samym kolorze. Nie podejrzałem. Cofnijcie sobie, zobaczcie, czy on podglądał, czy nie. Wszystko się nagrało. Teraz kolejna. Mamy następną powtórę. I co tam teraz trafisz? Rozumiem, ale nie widzę. Dobra, no pokazuj. Wyczuwanko. Pamiętajcie, że ultra rzadkiego można wyczuć po tym właśnie medaliku, że tak powiem, monecie. Wyczuwanko to będzie, że to jest jajko na 100%. To jest jajko na 100% i uwaga. Się pomyli. Ale... Ulubiło! Jeszcze lepszy od ultra rzadkiego. O, ta, o, ta. No, no ta! Nie dyskutuj ze mną, bo to ci w życiu nie poradzi. Nie krzycz na starego. Ale co zabroni? Bo ci język uschnie. Zobaczcie, tak się prezentuje oto ten dynia. Ale fajnie. Nie spodziewałem się tu dyni, powiem szczerze. Nie sprawdzałem, no, jakie są piratiksy w tej serii. Ale jest kolejny superowski od Lotoski. I co teraz mamy, Olusiu, Ponczusiu? No, Olusiu. To będzie... Pamiętajcie, wszystko bez to. I pamiętajcie o łapkę w górę. I pamiętajcie o udostępnieniu. On, on. Uwaga, Olek twierdzi, że to będzie ten niemożliwy, bo ten już był. Aha, kicia. O, kicia, nie, ale też powtóra, poczekaj, gdzie on jest ten. Powtóra. I mamy tego superowskiego, co w ostatnim odcinku Olek uważał, że on jest najlepszy. Ninjago, że tak powiem, kicie leci na konkursik jeden i lecimy dalej. Co my mamy teraz, Oluniu, Ponczuniu? Teraz mamy... W ogóle mam wrażenie, że nam się kamera opuściła, ale no trudno. Teraz mamy jego. Skorpiona, no i zobaczymy. I uwaga, yes! Jest skorpion! Ty dobrze to wyczułeś. I też kolejna powtóra, coraz więcej na konkursie. Ale dobrze wyczułem. Dobrze, bardzo dobrze. I, teraz dzień, że nie. I uwaga, ostatnie dwie paczuchy razem odpływamy, dobra? To ty też wyczułeś. Dobra. Ja na razie mam 1-0 dla mnie. Ja zostawię to tobie, bo ja nie wyczuwam tu nic. Nie mam zielonego pojęcia. Najpierw swoje wyczuj. Dobra. I co tam wyczułeś, młody błędułoń, specjalisto piratiksów? No kto? Moim zdaniem... Jest to... Strzelaj, tu jest płasko, no, tu jest płasko. No, no, no. To no. Ma później taką klęskę. 5 minutes later. Czyli to jest... Już wiem! Tak? A jednak nie wiem. Dobra, to ale czy... jednak wiem. No. To będzie on. Jeleń? Zobaczymy, czy trafiłeś jelenia i... Ule czaderski! Ale fajny! Fajnie. A jaka agresja w ogóle! Chyba u ciebie! Zobaczcie, jest płetwonurek i znowuż taki, można powiedzieć, krystaliczny, przezroczysty, tak jak w drugiej serii. Pamiętasz, w drugiej serii właśnie też się pojawiły w Superfinksach. Takie krystaliczne, przezroczyste. Tak? Jeszcze raz. Dobra, lecimy dalej. Fajnie się to prezentuje. I ostatnia paczucha. Co to? Mi się wydaje, że w ostatniej paczce będzie... Jakiś tyci to jest. To będzie to, to na pewno nie to, bo już było, więc wątpię, że był to samo, ale zobaczymy. I uwaga. Dobra, już podejrzewam. Dawaj już. Co to było? O, jest, czy to powtóra? Poczekaj, czekaj, czy w innym kolorze on był? Gdzie on jest, tutaj. Olek, niestety nie powtóra w drugim kolorze. Nie dziś się, chłopie! To jest tak w szorcie takiej ASMR.
Takie. Olia! Jak ktoś wie, o co chodzi, piszcie w komentarzach. Dziękujemy wam za odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Był trochę zwariowany i trochę szybki. Poczekaj. Pozdrawiamy was. Pozdrawiamy was serdecznie, trzymajcie się do następnego odcinka, w następnym odcinku statek, ale w międzyczasie może jeszcze wpadnie odcinek z Brawla, bo dzisiaj jak Olek wróci z treningu, to może jeszcze nagramy odcinek z Brawla. Otworzymy cały karnet i wydamy wszystkie, całą kasiorę. Kogo? Kogo? Pamiętasz? Co? No ze SpongeBoba. Kogo kasiorę wydamy na dodatki SpongeBoba? A ja nie wiem. No kto jest, zbiera kasę w SpongeBobie? No pan Krab. Krab, no właśnie, wydamy kasę pana Kraba. To tyle, bo zjedzą nas motyle. Trzymajcie się cieplutko. Pa, hej, pa!